Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym kryptobotowi, trading botowi naszemu, w którym postaram się wyjaśnić, dlaczego pomimo wszelkich usilnych starań i zabiegów wykonywanych przeze mnie w implementacji tego rozwiązania, czasami może się zdarzyć, że bot sprzeda nam po prostu taniej niż kupił, czyli krótko mówiąc wygeneruje stratę. Dlatego serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Najpierw może parę spraw organizacyjnych. Opublikowałem nową wersję 0.2.3. Jest ona dostępna w zakładce Releases na GitHubie, także zapraszam do jej pobierania i korzystania z tej najnowszej wersji na swoich systemach, tam gdzie właśnie uruchamiacie bota i tam gdzie on dla Was traduje. To zmiany, które są tutaj ujęte, obejmują wszystko, co zostało przeze mnie wyszczególnione w milestone'ie w kamieniu milowym 0.2.3 i są to takie bardziej techniczne sprawy, jak trochę uporządkowanie kodu źródłowego tego programu, jeszcze większe zwiększenie czytelności logów. Ważną opcją to jest usunięcie znacznika ticker type, czyli tego już nie będzie w pliku konfiguracyjnym solbo.json. Także tutaj również zwracam na to uwagę, że po prostu możliwość ta została przeze mnie wycofana z tego względu, że mało osób z niej korzystało, a jej utrzymanie i dbanie o to, by dobrze funkcjonowała, kosztowała trochę czasu, także po prostu się z nią pożegnaliśmy. Dodatkowo poprawiłem trzy trochę mniej znaczące błędy, niemniej jednak ich zniwelowanie spowoduje większą czytelność i funkcjonalność bota. A teraz przejdę do tego meritum, dlaczego właśnie czasami bot może kupić, a następnie sprzedać taniej niż powinien. I taką sytuację od czasu do czasu zdarza się wygenerować. Ja tutaj również byłem w stanie coś takiego zrobić. I tutaj widzimy, że bot zakupił po średniej cenie 0.0056.065, natomiast sprzedał po średniej cenie 0.0056.0325. Także widzimy, że sprzedał ze stratą, co również potwierdza nam historia zleceń dostępna na Binance. I tutaj widzimy, że dnia wczorajszego kupił po takiej cenie, natomiast sprzedał po cenie wyższej, tutaj nam wygenerował zysk. Natomiast w dniu dzisiejszym kupił w takiej cenie, następnie sprzedał tutaj w tej poniższej. I czasami tak się zdarza, pomimo tego, że sam program jest pod każdym względem zabezpieczony względem tego, natomiast ta tutaj cecha, ta też swego rodzaju wada wynika z tego, że korzystamy ze zleceń typu market. I tutaj dla tych osób, które może do końca nie wiedzą, nie rozumieją, jak działa zlecenie typu market, omówię to na przykładzie oraz pokażę wykres. Swoją drogą nie spodziewałem się, że kiedyś tutaj w jakimś filmie na swoim kanale będę opierał się o wykres cenowy danego aktywa, no niemniej jednak przyszedł na to czas. Dlatego jak tutaj należy to rozumieć i skąd to się bierze. Zlecenia typu market są składane na zasadzie jak najszybciej ich realizacji bez względu na cenę, co również potwierdza implementacja tego typu zleceń. Zaraz ją tutaj również pokażę. Widzimy, że bot składając zlecenie kupna lub sprzedaży typu market decyduje, wystawia jedynie ilość, jaką ma do sprzedania, nie definiuje ceny, po jakiej chciałby to sprzedać. Tak działa właśnie zlecenie typu market i tak działają zlecenia typu market na wszystkich rodzajach giełd. Będąc
właśnie w obrębie, w zakresie zleceń typu market i będąc najpierw kupującym, oczywiście zostaje nam przypisana oferta najbardziej korzystna, no, zgodnie z księgą zleceń pierwsza od samego dołu, co tutaj widzimy na zielono i widzimy, że taka oferta została przez nas wypełniona. Następnie bot, śledząc cenę i czekając na zakładaną różnicę w tej cenie pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, trafił na cenę, która de facto najpierw wydawała się wyższa, no nie wydawała się, tylko ona tak naprawdę była wyższa od ceny zakupu. Niemniej jednak tą ilością, którą operował bot, nie wypełnił całego zlecenia, które wpadło pierwsze w kolejce, które było dla niego najbardziej korzystne, i po prostu algorytm giełdy zaczął mu dobierać kolejne zlecenia typu właśnie ask, zlecenia dla kupujących, oferowane przez właśnie sprzedających. I w tym momencie, kiedy te wartości zostały dobierane, w pewnym momencie one przekroczyły właśnie tą kwotę, za którą dane aktywo tutaj zostało kupione, co potwierdza nam właśnie historia tego trade'u. Tutaj widzimy, że zlecenie typu buy zostało rozłożone na dwa właśnie trade'y, natomiast zlecenie typu sell już zostało, zgodnie z tym, co oferowała nam księga zleceń, rozłożone na 4. I tak naprawdę, będąc w kontekście bota i poruszając się cały czas na rynku typu market, nie mamy za bardzo możliwości jakoś przeciwdziałać temu. Może poza tym, żeby po prostu nie ustawiać bota na bardzo niskich takich wartościach z zakresu kupna i sprzedaży, które będą mocno do siebie zbliżone, bo wtedy istnieje duże ryzyko właśnie na wystąpienie tego zjawiska. Może warto bardziej opierać się tutaj na właśnie wartościach procentowych i trochę większych różnicach pomiędzy kupną i sprzedażą, żeby ta głębokość tej księgi zleceń została nam bardziej na naszą korzyść zaprezentowana i przez bota wykorzystana. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten specyficzny przypadek, ponieważ część osób pytało mnie na Telegramie i nadal pyta, w jaki sposób jest to możliwe, że czasami zdarza się, iż bot po prostu sprzeda taniej niż kupił, nie generując tym samym zysku. Także w taki właśnie sposób się to dzieje, a wynika to bezpośrednio nawet nie z implementacji bota, natomiast z tego, w jaki sposób działają zlecenia typu market. Tak jak wspominam na prawie chyba w każdym odcinku tej serii, bot ten jest niezwykle prosty, działa na takich bardzo prostych i prymitywnych zasadach, co świadczy choćby o tym, że tutaj są wykorzystywane zlecenia typu market, które, powtórzę jeszcze raz, nie bazują na cenie, tylko bazują na ilości i bazują na tym, co daje nam rynek. Także jeśli mam jakąś dużą ilość danego aktywa wystawioną na zleceniu typu market, to będzie to zlecenie wypełniane kolejnymi właśnie ofertami z księgi zleceń. To wszystko, oczywiście, jeśli coś w tym zakresie zostaje jeszcze do wyjaśnienia, to proszę o informacje w komentarzach. Ze swojej strony mogę polecić tutaj materiały dostępne na Binance Academy, czyli czym jest zlecenie typu market oraz czym jest zlecenie typu limit, które już, mam nadzieję, w pełni wyjaśnią, skąd to zjawisko się bierze. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do świadomego korzystania z bota. Cześć!